Raz, dwa, raz, dwa, podział, pam, 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 pam. I cały czas tak jest, o, tak jest po prostu. Najłatwiej wyliczyć, o, najłatwiej wyliczyć, nie? To ma tym gotowo później jakieś 6 ósmych, czy 12 ósmych, czy... Że z... Może kiedyś. Nie mówię nie, ale... Wiesz jak to jest, jak coś akurat siedzi ci w głowie, to potem wszędzie to widzisz, tak? Nie? Że tematy są różne. Też przez 5 lat grałem, też. Graliśmy po weselach, bankietach. Ale potem tak głowa bolała, jak się wyszło z tej salki. Ona była, choć to było mniejsze tutaj od tego namiotu. Gdzieś, o, tak jak ten zamek tam. Taka klitka. Pół namiotu. No, gdzieś około połowy. Praktycznie no, orkiestra może wszystko. Znaczy, ja w ogóle nawet lubię czasami takie różne eksperymenty. Nie, no, czasami lepiej zostać przy tej formie takiej, mieć tam taką podstawę, a dodatkowe rzeczy jak najbardziej, ale... Czy nasza orkiestra Danta będzie grała jazz? Któż to wie? mam Moonlight Serenada. No, księżycowa, serenada księżycowa. Gdzieś nutki. To jest takie... Ale w wersji takiej właśnie... No jak... To wie! Nie, ale granie w orkiestrze to fajna sprawa, tylko no, trzeba mieć czas i chęć. Nie ma basówki akustycznej, nie? Są. No, ale to jest za słabo, nie? Chyba, że na plecach głośno. Pielgrzymka! O, właśnie tak jak ten, tylko, i pum. Tylko takie dwa takie basowy, takie wielkie, takie dwie basowe, pum, pum. No, to by oglądalność, na pewno to... Jeszcze się koszulka zahaczy, no, jeszcze koszulka. Podrze. Dobrze. To jest akurat fajne, jeśli zbiera się dwa światy i na zasadzie współbrzmienia, współgrania, ale gdy widać, że to jest świat orkiestry, świat popkultury i tylko tam jeden, to tak samo jak była moda, kurczę, kto to grał? Metallica chyba z orkiestrą symfoniczną. Tak, też. Później później wszyscy po kolei jechali z orkiestrą. Znaczy, bardzo modne są potem te nagrania koncertowe symfoniczne. Ktoś tam symfoniczny. Tak. To jest takie dosyć popularne. Ale to ładnie brzmi. To mnie się podoba. Tak, inna. Ale z orkiestrami dętymi nie było takich dużo akcji, nie? Nie. Jeszcze nie, ale wszystko przed nami. Ale na które święta, powiedz. No właśnie. Ja nie wiem, na które święta ćwiczyć. Na Boże Narodzenie nie ma sensu. Ale trochę z tymi tak dla mnie. Żeby sobie mogli w domu pod choinką, tak? Na przykład. Nie? Tym bardziej no, lubią ten repertuar też. Nie? No, chyba też, każdy lubi, nie? No, też trochę dla nich, trochę dla nich, nie? Żeby po prostu... Jakoś no proszę cię, kolędy każdy lubi śpiewać. No. Grać. Nie no lubisz? Tak. Znaczy lubię, ale tak... Albo jakieś w ogóle... Utworki świąteczne, nie? Nawet nie tylko. Przecież jak ja już sobie widzę choinkę, to u mnie jest zaraz natychmiast ja pan na zielono. Bardzo miło kojarzą mi się te wszystkie utwory z lat szkolnych, nie? Bo zawsze, no, od zawsze grałem w szkole we wszystkich zespołach, jakie były. Żeby zagrać piano, to jest też sztuka, nie? Żeby, trudniej zagrać na leciakach piano? Trudniej piano niż forte nawet, nie? Tak naprawdę, no bo tu trzeba powietrze, strumień powietrza, tak go odpowiednio utrzymać przeponą, żeby dźwięk w ogóle się odezwał, nie? Żeby jeszcze brzmiało jakoś ładnie. No. A głośno, to tylko też może być głośno, może być brzydko. Taki rozdarty dźwięk, a pięknym, pełnym brzmieniem. No ale tak czy inaczej łatwiej jest głośniej. Niż ciszej. Nie? Ja akurat grałem i byłem wokalistą tam w tym, przez 5 lat. W tym czyli szkole. Śpiewałeś jeszcze? Też śpiewałem. I nic nie mówiłeś, że śpiewałeś? W chórze śpiewałem przez 5 lat. Byliśmy na konkursach międzynarodowych. Tenor? Też. Tenor oczywiście. I teraz to mówisz. No to jest... Ale też w chórach, tak? Nie indywidualnie, tylko tak, jako... Tak, to właściwie to było w dwóch uczelnianych chórach. Tam jeździliśmy tam do Włoch, do Rzymu, na różne takie tam... Fajne festiwale międzynarodowe z całego świata, nie? Tam z Ameryki i z Rosji też, tak samo wszędzie. Ale to w ramach jakichś konkursów? A czy to były uczelniane chóry? Uczelni wyższych. Aha. Tak. Z Europy? Ze świata. Ze świata. Tak, to był akurat byliśmy taki fajny festiwal, gdzie z całego świata, mówię nawet z USA przyjeżdżali tam. Tych chórów było chyba, nie wiem,
30-40 z całego świata, taki potężny festiwal, nie? Tam w Bazylikach śpiewaliśmy różne. I gdzie to było? Świętego Piotra też. Mhm. Tak, tak, tak. We Włoszech te festiwale się odbywały. Raz nawet byliśmy złoto. To mówi, no to będziemy obracać tak. No to chciałam. No możemy, ale. Nie, nie ja 600 sekund, tylko 1800, nie? Tak. To ludzie by już po 60 sekundach... Ale, słuchajcie, ona jest brudna od środka. Tak? No kurzona pewnie. Nie, ale taki od środka? Biały ten. To jak to się... W środku taki biały, biała kropka się zrobiła, nie było jej na pewno. Będziemy czyścić tym piaskiem. O. Zaraz ci spadnie i się rozbije. Nie. O, proszę, wyczyściłam prawie. To może tą drugą byś używała jako taki bonus. O, dodatek. A to jeszcze ciach, nie? Dobrze gadasz, buch! Dodatkowe, nie? No, ale to jeszcze jakby to wyglądało wizualnie, jak większa, nie? Bonusowa i to taka wielka, nie? No to drodzy Państwo, zapraszam po kanapeczki do kuchni. Proszę sobie zrobić kawę, a my... A jakby nie wystarczyło, to potem taką wielką tutaj... Proszę o dodatkowy czas, nie? Taką... Taka, słuchaj, taka z King Size, że ty będziesz się tam prze... Okej. Okay. Nie te czasy, żebym miał czas. Kończymy. Thanks. Kończymy. Dziękuję, dziękuję. Tak to wygląda. Co tam, kibice? Brawo!